W poprzednim filmie dowiedzieliście się, że parabola wyznaczona jest przez prostą, zwaną kierownicą, i punkt, zwany ogniskiem, który nie leży na tej prostej. I wtedy parabola to jest zbiór wszystkich punktów, których odległość od ogniska jest równa odległości od kierownicy. Teraz, jeżeli kierownica jest prostą poziomą, ma równanie y równe k, ognisko ma współrzędne ab, to ten warunek równości odległości doprowadził nas do takiego równania na tę krzywą i widać, że y jest po prostu wykresem funkcji kwadratowej, czyli parabolą. I tu jest rysunek, który prezentuje tę sytuację. Czyli tak, pozioma prosta kierownica, punkt ognisko i to jest parabola, więc kierownica jest prostopadła do osi symetrii tej paraboli, a oś symetrii to jest prosta, która przechodzi przez ognisko i wierzchołek. No i poprzez porównanie tego równania z takim zwykłym równaniem paraboli, pewnie do jakiego jesteście przyzwyczajeni, prawda? X0, Y0 to są współrzędne wierzchołka. No przez to porównanie widzimy, jak współrzędne wierzchołka i współczynnik przy x kwadrat są związane z współrzędnymi ogniska i z równaniem kierownicy. Więc może teraz jeszcze przećwiczmy znajdowanie właśnie ogniska i kierownicy. Zacznijmy może od najprostszej paraboli y równe x kwadrat, czyli tak, no, wierzchołek jest w punkcie 0, 0, czyli x0 równe y0 równe 0 i a jest równe 1. Da? To jest w tym równaniu. Czyli teraz tak, no, współrzędna a wierzchołek, a ogniska, jest współrzędna x ogniska jest zawsze taka sama jak wierzchołka, czyli ognisko leży na prostej, na osi y, a równe 0. No i tak, y0, czyli b plus k przez 2 równe 0 oraz 1 przez 2 razy b minus k równe 1. To są te dwa równania, które musimy rozwiązać ze względu na b i k. Więc pierwsze równanie mówi, że b plus k przez 2 jest 0, no to prawda, wystarczy, aby licznik był 0, czyli b plus k jest 0. Czyli pierwsze równanie mówi, że k jest równe minus b po prostu. K równe minus b. Jeżeli teraz wstawimy to do równania drugiego, to mamy tak. 1 przez 2 razy b minus minus b. Czyli to jest 1 przez 2 razy 2b, czyli 1 przez 4b i to ma być 1. Wobec tego b musi być 1 czwarta. No, czyli stąd mamy b jest 1 czwarta. No i k jest równe minus b, czyli k jest równe minus 1 czwarta. Może zróbmy rysunek do tego. Czyli tak, to będzie, powiedzmy, to będzie parabola y równe x kwadrat, czyli tak, powiedzmy, 1, 1, 2, 4, raz, 3, 4, to jest taka dosyć, ona się szybko pnie do góry. Powiedzmy, że to wygląda jakoś tak. No, powiedzmy, tu jest 1, 1, teraz ognisko jest w 1 czwartej, czyli tu jest ognisko. No, a tu jest kierownica. To jest kierownica. Dobrze.
No to teraz może powiedzmy, spróbujmy znaleźć związek pomiędzy współrzędnymi wierzchołka a tymi współrzędnymi ogniska i kierownicy, czyli jeżeli chcemy znaleźć ten związek, musimy rozwiązać ten układ równań no ze względu na A, B i K, więc może go tutaj przepiszmy tam poniżej. I rozwiążemy go. Czyli tak, no A jest równe x0, to jest prościutkie, prawda, tutaj. No i mamy dwa równania, może tak, pierwsze pomnożę przez 2, czyli 2y0 równa się b plus k. Teraz jak to równanie też pomnożę przez 2, to mam 2a równa się 1 przez b minus k. Wobec tego jak wezmę odwrotności obu stron, to dostanę, że 1 przez 2a równa się b minus k. Czyli drugie równanie jest 1 przez 2a równa się b minus k. Jeżeli dodamy te równania do siebie stronami, to otrzymamy tak. 2y0 plus 1 przez 2a równa się 2b. I teraz dzielimy przez 2, czyli stąd mamy y0 plus 1 przez 4a równa się b. Tak, czyli to jest pierwsze. No współrzędna x wierzchołka jest taka sama jak współrzędna x ogniska. Teraz to jest druga współrzędna ogniska. No i jeszcze równanie kierownicy, czyli k. Powiedzmy z tego możemy sobie wyznaczyć k równa się, tutaj może k równa się 2y0 minus b. Teraz b mamy tu, czyli 2y0 minus y0 plus 1 przez 4a. Czyli to jest y0 minus 1 przez 4a. A to jest k. Dobrze, czyli to jest, prawda, to są te równania rozwiązane ze względu na a, b oraz k. No i może jeszcze na zakończenie zróbmy następujące ćwiczenie. Mamy równanie paraboli y równe 2x kwadrat minus 12x plus 19. I chcemy znaleźć ognisko. Ognisko. I kierownicę. No dobrze, czyli chcemy doprowadzić to do takiej postaci, czyli musimy prawą stronę będziemy przekształcać, czyli 2x kwadrat minus 12x plus 19. Zapiszemy tak, dwójkę wyłączymy sobie, czyli mam x kwadrat minus 6x plus 19. No i teraz tu trzeba dopełnić do kwadratu, czyli 2 to jest x kwadrat minus, prawda, 2 razy 3 razy x, czyli tu jest 3, czyli plus 9 minus 9 plus 19 równa się 2 razy. Teraz ten kawałek tutaj to jest x minus 3 do kwadratu. Potem jest 2 razy 9 minus 18 plus 19, czyli to jest 2x minus 3 do kwadratu plus 1. Czyli równanie naszej paraboli jest y minus 1 równa się 2 razy x minus 3 do kwadratu. Czyli te współczynniki, prawda, a duże x0 i y0. Czyli tak, wierzchołek ma współrzędne x0 jest równe 3, y0 równe 1 i a jest równe 2.
Dobrze. I teraz tak, wobec tego tak, współrzędna x ogniska to jest x0, czyli 3. Współrzędna y ogniska, czyli b, to jest tutaj, prawda? y0 plus 1 przez 4a. y0, czyli 1 plus 1 przez 4 razy 2, czyli to jest 1 plus 1 ósma, czyli to jest 9 ósmych. Zatem ognisko jest, ma współrzędne 3 i 9 ósmych. I kierownica y0 minus 1 przez 4a. y0, czyli 1 minus 1 przez 8, czyli 7 ósmych. Czyli kierownica ma równanie y równe 7 ósmych.